Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi duch twój. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. W zasadzie mówiąc o sierpniu, należałoby się cofnąć do daty, a konkretnie do euforii nas Polaków, czyli do momentu, kiedy papieżem został Jan Paweł II. I jego znamienne słowa, nie lękajcie się, to był jak gdyby bodziec do tego, co powinno się dziać i co powinniśmy robić. To był impuls dla nas, dla Polaków, którzy rzeczywiście byli na kolanach przez lata okupacji sowieckiej. No więc tak ja to widzę i tak to pamiętam, że Polska w ten sposób powstawała do życia. Wielu ludzi sądziło, że też nie będzie i do dziś nas sądzi, że po prostu to są taka Polska jakaś tam niepodległościowa, czy co?